Witam serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek i dziś zagramy w Prince of Persia na Master System. Dawno już nie grałem w Prince of Persia, raczej właściwie Prince of Persia. Nie będzie to, myślę, długi gameplay i raczej niewiele tutaj zwojuję. No ale wreszcie zdobyłem tą grę na jakąkolwiek konsolę fizycznie, bo jakoś nie miałem akurat tej pierwszej części. No i co? Czas sobie zagrać. Tak, czekaj, jak to się włącza teraz? O właśnie, coś tam działa. Przycisk jeden, żeby zacząć. Tutaj trochę jestem pogubiony, bo gram na Master Systemie, na tej konsoli też rzadko zdarza mi się grać, a jeszcze gram na padzie od Mega Drive'a i jest to troszeczkę mylące, on ma więcej przycisków. Oryginalny pad akurat od Master Systemu ma właściwie tylko dwa przyciski, nie ma nawet startu. Start jest na konsoli, więc jeśli siedzi się daleko od tej konsoli, to żeby wcisnąć pauzę, trzeba się kawałek przebiec. Dobra, to jest tak. Nie znam tej gry, co prawda, na wylot, bo nigdy jej nie przeszedłem. Ale wiem mniej więcej, o co chodzi. Przynajmniej początkowe plansze ogarniam. Dobra, tu zejdziemy na dół i zobaczymy, czy to zadziała w ogóle tak, jak myślę. Czekaj, tylko najpierw w dół i przytrzymamy jakieś B, czy coś takiego. O, i wisi. Znaczy B. Przycisk numer 1. Teraz dalej. Tak. No to co? Skok. Nieźle to wygląda. Ta gra wygląda naprawdę nieźle na Master Systemie. Master System akurat miał to do siebie, że był lepszą konsolą niż konkurencyjny NES od Nintendo. Ale z racji tego, że Nintendo w tamtych czasach prowadziło politykę, jak to się nazywa, politykę monopolu, to też bardzo duże spowolnienie jest na tym skoku. Będę musiał na to brać poprawkę, bo szybko zginę. No właśnie. Akurat te śmierci tutaj w tej grze są strasznie smutne i częste. Akurat po prostu, tak właśnie, nie skończyłem wątku. Tak się składa, że Sega miała trochę pod górkę, bo w tamtych czasach Nintendo, jeśli zawierało jakąkolwiek umowę i udostępniało licencję po prostu swojej konsoli deweloperom, to podpisywali oni taką umowę, że nie mogli tworzyć już na platformę innego producenta. To też po prostu wszyscy woleli tworzyć na Nintendo i Sega miała tu przesrane. Dlatego też większość gier na Master System ma dosyć kiepski soundtrack. No i często po prostu dobrych gier też nie ma. Często po prostu jak gdyby jakieś tam ciekawsze produkcje mogły tą platformę ominąć. No i tak to wyglądało. Prince of Persia wygląda całkiem nieźle, natomiast nie ma tutaj muzyki podczas gry. To jest trochę minus. Ale fajnie, że są przynajmniej dźwięki. No i że jest kolorowo, bo właściwie w wersji na NES-a tego koloru za dużo nie ma. Jest głównie szaro i biało. No i nie wiem, jak wygląda tam okładka, ale tutaj jest niesamowita akurat, bo ten książę Persji
wygląda trochę właściwie jak Luke Skywalker, tylko brak mu tutaj jakiegoś tego lightsabera. Naprawdę, blond włosy, no i jeszcze ten ubiór, ale bardzo ładna okładka swoją drogą. Dobra. Tu mam miecz, mogę lecieć dalej na koniec planszy, a właściwie na początek, jak zwał, tak zwał zresztą. Hop. Dobra, lecimy dalej. Naprawdę z dużym wyprzedzeniem trzeba tutaj wcisnąć skok. To jest masakra akurat. Dobra, dalej. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze. Jak to się stało, że to jeszcze nie spadło? No nieważne. Ciach. Nie trzeba to po prostu wolniej przejść. Mam wrażenie, że ten książę skacze troszeczkę dalej. Z miejsca nawet. Może dlatego właśnie, że przepraszam, ciężko jest ogarnąć ten skok z rozpędu. Swoją drogą ta animacja też jest jakaś nie taka. Nie wiem nawet jak wyciąga się miecz, mam nadzieję, że sam go wyciągnie. Dobra, sam go wyjął. Aha. Dobra, w tej pierwszej planszy ten ziomek to akurat jest taki w miarę prosty do rozwalenia, ale i tak straciłem to, co mogłem stracić. Co ja robię? Aha, nie można tak? Muszę koniecznie tam wskoczyć na górę. Słabo. A, bo tu są przyciski, tu już nie ma, że całe te bloczki się naciskają. No i niestety właśnie w takich tematach no niestety Master System tracił po prostu chociażby na wyczynach programistycznych. I tutaj jak widać ten port też nie jest idealny, ale przynajmniej ładnie wygląda. I co teraz? Dobra, stanąłem w powietrzu i ziomek mnie załatwił. Jakbym spadł, to bym przeżył. Aha, dobra, nie zapisałem tego. A dlaczego tak? No tak, to było pierwsze. Nie zapisałem tego kodu. No nic, spróbuję jeszcze raz. Nie będę tego przedłużał. Widzę, że to może być naprawdę ciężka sprawa. Dobra, jestem na krawędzi. Wisimy, spadamy. Dobra, lecimy po ten miecz. Może już tym razem pójdzie troszeczkę sprawniej. Już troszeczkę się przyzwyczaiłem. Ale jest ten port dziwny. Dziwny. No. Wcisnąłem jak tylko zacząłem biec. Skok. To trochę słabo. No, skaczę daleko. Ten brat Jordana Meschnera, czy jak mu tam było, tego twórcy Prince of Persia. Nie wiem, jak się czyta to jego nazwisko, bo jest chyba Francuzem, a na francuskim to się w ogóle nie znam. Ponoć właśnie tutaj swego rodzaju motion capture na tamte czasy robił brat dewelopera. Znaczy animacja tutaj była wykonana techniką rotoskopową, czyli jak gdyby czymś, co można by nazwać no mniej więcej obrysowywaniem zdjęć. Czy może właściwie klatek filmowych, o w ten sposób. Skoczę? Nie, muszę się cofnąć. Tak to wyglądało w tamtych czasach i to właściwie widać, bo zazwyczaj jest tak, że... O! Świetnie! Ten kawałek kamienia, który wcześniej się zaczął trząść, teraz dopiero spadł.
wcześniej nie zdążył. Także dopracowania są po prostu mega. Mega. A niech cię. Ty. Kozofilu, ty. Z Iranu. Ciach. Dobra. Dobra, teraz też bez zapisywania kodu. Nie będziemy się wydurniać. Albo się uda, albo się nie uda. Bo zawsze są dwa uda. Co jest? Nie. Exit. Co jest? Wyłączyłem grę? Przyciskałem tylko przycisk. Ha. Zaraz, F, J, M, H, E, V, coś takiego chyba tam było. Spróbuję, może się uda. F, J, M, H, E, a nie, V to w drugą stronę byłoby szybciej. H, E, V. No zobaczmy. O, udało się. Zapamiętałem. Dobra. No ciekaw jestem, co teraz zrobisz. Aha, znowu zginąłem. No to ładnie. Dobra, jeszcze raz. Aha, tu wystarczy wcisnąć przycisk 2 i się wychodzi z gry. No to jest słabe. No, dawaj, turbaniasty, kończ się, nie mamy czasu. Dobra. Lecimy. No, lepiej tu nie skakać za dużo. Nie mam straconego życia, więc sobie odpuszczę łykanie tego picia. Tutaj jakoś chyba wskakiwało się na górę. No i teraz pytanko zasadnicze, czy uda mi się tutaj przeskoczyć bez rozbiegu? Nie. I dostałem jeszcze. To nic. O, nie. Uff, jaki fuks, dobrze, on daleko skacze. No nic, to jeszcze raz. Ciach. Strata? Przecież tutaj uzupełniał. Może tu jest coś losowo. No nic. Najwyżej znowu zginę. Dobra, powolutku kroczymy. I dalej. Jazda. Łohoho, panie! Na NES-ie to się w ogóle nie da doskoczyć tutaj. Tak normalnie, żeby wylądował na prostych nogach, tylko i wyłącznie z tym, tylko i wyłącznie trzymając się tej ściany. No dawaj, wyciągaj broń. Dobra, udało się. Jasny gwint. Ciężko sprawa, szwagier. Dobra. Tam jest niebieski. Co daje nim? A zresztą trzeba sprawdzić. Jak to mówią, raz kozie śmierć. No i temu księdzowi z Persji też. Zobaczmy. O, się uzupełniło. Aha, czyli czerwonego nie pić. No znowuż na NES-ie wszystkie były czerwone. Co ja gadam, na NES-ie. Grałem tylko na Pegasusie. No ale zakładam, że na NES-a była taka sama wersja, że nie było takiej historii jak z Królem Lwem, gdzie lepsza była wersja na Pegasusa niż na NES-a. No chodź, turbaniasty. Piaskowy murzynie jeden. Dobra. Pomaszujemy. Widzę, że tutaj naprawdę nie trzeba dużo się wysilić z tym systemem walki. A zielony? Co może robić zielony? A, dobra, dawaj go. No dawaj, pipi. O, super. Ale to dziwne w sumie, bo
Chyba nie powinno być innych kolorów, żeby trzeba było się domyślać, nie? Czekaj, a mogę sobie wejść na górę, nie? I co ja tu znajdę? Aha, tu jest czerwony. A tam? A tu nie ma nic, dobra. Zwykle tylko korytarzyk. Ciach. No i co, ja tam przeskoczę? To znaczy nie zdążę wyciągnąć tej broni, on mnie zaciuka. Aha, dobra. Był jednak trochę honorowy. Terrorysta. No dobra, to idziemy dalej. Szczerze mówiąc, tego już nie pamiętam. Pamiętam sam początek tej planszy, pamiętam pierwszą planszę, ale... Ale już tutaj nic mi w ogóle nie świta. A był czas, kiedy grałem w to. Bardzo lubiłem zresztą Prince of Persia. Bardzo. Gierka miała po prostu klimat, mówiąc krótko. No jak wejdę na górę, to co tam znajdę? To już jest chyba wyjście z planszy, coś takiego, a tu trzeba jeszcze coś nakombinować, czy nie? No tam jest jakby właśnie przycisk. I to chyba tam będzie trzeba sobie przeskoczyć. Co, znowu na prostych nogach wyląduje? O! Słabo. No nic, to jeszcze raz. Dawaj, turbaniasty, spadaj z drogi. Nie mam czasu. No. Tak się składa, że akurat na wersji NES-owej też trzeba było się starać trochę czasem z tą walką. Tutaj jednak widzę, że jest o wiele prościej. Wystarczy maszować przyciski. No, nie wiadomo też, jak będzie dalej, bo jak już pojawiają się ci koleżkowcy troszkę w innych kolorach, albo w ogóle jak już w dalszych planszach szkielety, to też może być inaczej. A, nie zdążyłem skoczyć. Jeszcze raz. W miejscu w ogóle. O. No jest to co najmniej śmieszne. No ale cóż, widzę, że nie wszędzie jednak niestety skutkuje to skakanie z miejsca. A będę musiał kiedyś spróbować tego triku. Pamiętam, jak przychodziłem do mojego dobrego kolegi Jacka i graliśmy w Prince of Persia na wersji PC-towej na DOS-a, to no właściwie graliśmy nie tylko my sami, czasem też przychodził jego starszy brat. On troszeczkę bardziej był ogarnięty w większość gier, no po prostu był starszy, wiadomo, mózg jest już bardziej rozwinięty, człowiek więcej ogarnia. I on z kolei tych turbaniastych to w ogóle olewał. Wyciągał tylko broń, szedł w ich stronę, a później się wycofywał i biegł dalej. I jakoś to tak działało. Chyba nie chcę tego sprawdzać jeszcze. Może kiedyś indziej. No a to... Aha, to też trzeba wypić. Ten ostatnio ten niebieski, nie wiem po co piłem, bo nie straciłem nic. Cześć, czy tutaj też w ogóle jest ta fajna animacja? O tak! Dry humping the wall. Bekę miałem z tego już na Pegasusie będąc dzieckiem. Co się dzieje, kiedy wchodzimy w ścianę? A jakbyśmy chcieli skakać? Nie, to tylko tak, jak idziemy. No, także tego. Dobra, ciach, 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 powoli, kroczymy i skok. Dobra, wyciągamy broń. Turbaniasty, spadaj. Nikt cię tutaj nie chce, nikt cię tu nie lubi. Więc odejdź sobie, jak to kiedyś mówił Leroy. Ciach, no i zresztą przeskoczymy. Po prostu. Będzie troszeczkę szybciej. Tutaj to dalej też można... Ups. Prawie się skończyłem. Też można bez obawień przeskoczyć. Cytując klasyka, bez obawień. I dalej... Dobra. No i tu będzie trzeba się rozpędzić. To w sumie mogłem wchodzić już z tamtej strony.
Ale to nic. Fajny efekt tych pochodni tutaj jest. Naprawdę wszystko ładnie bardzo wygląda. Przede wszystkim jest kolorowo. Nie! No, będzie ciężko. Nie wiem, czy polubię ten port. Tutaj widzę, że naprawdę ciężko jest wymierzyć ten skok z rozpędu. Czasem za wcześnie skaczę, czasem za późno. No teraz jakby szybko skoczył. Dobra, to może tak, rozpędzimy się i zrobimy skok w bok i do góry. Teraz powinno pójść szybciej. A zaraz, no, zapomniałem, że tu nie przeskoczę, a niech to szlak. To jeszcze raz z rozpędu. I naprawdę milej by było, jakby była muzyka. Co prawda, niestety chip dźwiękowy master systemu no, nie dorasta temu, który siedział w NES-ie. To też muzyka też nie może być lepsza, no ale... A może to nie była kwestia tego chipu, może to była po prostu kwestia tego, że przy grach na Sega zazwyczaj pracowali tam jacyś mniej utalentowani programiści. Ze względu na po prostu niszowość tej konsoli, no szczególnie w USA, gdzie tam to już był szał, wiadomo, nie? Tam wszyscy mieli te konsole, tutaj w Europie różnie to bywało, na pewno w bardziej zamożnych krajach były, a gdzie indziej nie. I z tego, co słyszałem, z jakiegoś powodu ta konsola jakby odniosła większy sukces w Europie, w ogóle jakiś tam, niż w USA. W sumie nigdy tego nie weryfikowałem, no i też nie znałem nikogo, kto miałby Master System. Raczej wszyscy mieli Pegasusy tutaj w tej okolicy, chociaż mieliśmy te Pegasusy tak naprawdę w takim czasie, że jeśli ktoś miał więcej pieniędzy i, jak to omawia mój dobry kolega Leszek, był kozakiem na dzielni, to miał już PS1. Bo były to lata 90, PS1 wyszła w 94. A ja sam kiedy dostałem swojego NES-a? Kiedy ja dostałem swojego NES-a? Na komunie, w wieku lat 9. Czyli był rok, no nie umiem liczyć, 97. Dopiero w 97. No, w roku 97, no to co 3 lata od tego, jak wyszła konsola, to już wszyscy mieli. A, dobra, nie, jednak pójdę tamtędy, to już wszyscy, co mieli mieć tą PS1, to mieli. Ale to zabawne, bo raczej niewiele osób kupowało gry, większość piraciło. Takie byli czasy. Zresztą, to też nic dziwnego, bo jak gdyby obrona praw autorskich weszła w naszym pięknym kraju dopiero w 94? Chyba właśnie w 94 dopiero pojawiła się i zanim zaczęto jak gdyby ścigać dopiero ludzi, którzy tych praw autorskich nie przestrzegali, którzy piracili, to też troszeczkę minęło. Pamiętam jeszcze, że to było raczej normalne, jak już byłem nastolatkiem, że jeszcze gdzieś tam funkcjonował chyba ten jakiś tam stadion dziesięciolecia, nie wiem, czy to w Warszawie, czy gdzie to tam było, gdzie można było kupić piraty. Zresztą piraty można kupić do dziś, ale to już jest nisza. Nikt jak gdyby nie rozprowadza ich celowo. Jeśli trafia się gdzieś na jakiejś giełdzie na piraty, to tylko dlatego, że ktoś, kto to sprzedaje, po prostu to znalazł. Sam ich nie nagrywał, także nie był piratem. A śmieszne to były czasy, bo jeśli chcieliśmy piraty, będąc tutaj w mojej miejscowości, bo w mojej miejscowości mieszkam,
Jeśli trzeba było, chciało się piraty zdobyć na peceta, no to cóż, pozostawało dzwonić do jakiegoś, kogoś, kto się tym zajmuje, kto ma nagrywarkę, przegrywa te gry, prawdopodobnie ma też dostęp do internetu i tak dalej. Oj, prawie mnie ugryzło. Blacha. Trzeba było dzwonić do takiej osoby, robić zamówienie, płacić te pieniądze, czekać aż przyjdą pocztą płyty. Gdzieś jeśli ktoś chce jakąś grę spiracić, no to wystarczy klik. Przy czym nie zachęcam do piractwa, bo gry nie są drogie. No wiadomo, no jeśli chcemy grać w te najnowsze, to musimy mieć na to pieniądze. No ale z drugiej strony, to jeśli mamy pieniądze na jakiś sprzęt do tego grania, czyli nowoczesną konsolę, czy mocnego kompa, no to chyba jednak i na gry może się jakiś pieniądz znaleźć. Zresztą często jest tak, że to te najnowsze gry są kiepskie, a jednak jest cała masa klasyków z każdej epoki, w które można po prostu zagrać i dobrze się przy tym bawić. Mogą też dobrze wyglądać, wiadomo, gry starzeją się z różną godnością, natomiast tak czy siak najważniejszy jest gameplay. Zaraz, to jest ściana? To jest ściana. Tam na górze to jest chyba już tylko kolumna. No dobra, tu się otworzyło. To może przeskoczę. Jakbym się to miał zamknąć, to stanął w powietrzu koleżka. Dobra. Aha, to się tylko otwiera na chwilę. Dobra, tu zwiśniemy. Aha, jest, okej. To tu włączamy. Wracamy z powrotem. No tutaj ten książę tak jakby w miejscu się obraca. Mimo że przepraszam, troszeczkę się ślizga, to i tak obraca się praktycznie w miejscu, a nie tak jak na przykład właśnie w innych wersjach, że zajmuje mu to trochę. Jakby, nie wiem, jakby podłoga była mokra, czy coś. Może nawet jakby był na niej rozlany olej. Dobra. I teraz jak dotrzeć do tego końca, to tam na dół pewnie. O ty! Jakoś się go nie spodziewałem, że wstanie. A dlaczego nie są pokazane w ogóle jego życia? O, żeż ty! To jego trzeba zepchnąć! Wystarczy, pół godzinki gameplayu wystarczy, troszkę sobie tak ten ponawijałem o jakichś dziwnych retroczasach, no i cóż, da się w to grać, ale nie będzie to mój ulubiony port, już to czuję. Będzie trzeba kiedyś sprawdzić, jak to wyglądało w tej wersji pecetowej. A na razie dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam i polecam obejrzeć sobie jeszcze co innego, co znajduje się na kanale. Cześć!